BZ75! O, ja cię kręcę! BZ75! O, jasna cholera! Zbierzesz? Na szczęście nie trafił cię tym BZ-em, ale CS wiedzie. Początek bitwy dla ciebie nieudany, ale przynajmniej zajmujesz bardzo przytomnie latarnię, pewnym kosztem, ale jest to akceptowalne. Ten pojazd, widzę, ma bonus do regeneracji, to spoko, że może się regenerować. Lubisz BZ-te, panie Kimono? Trudna pecha, bo się rusza, ale wejdzie. Zatrzymał się, idealnie pod ciebie się zatrzymał. I podpalonko! Jo 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 jo. Ale walka o latarnię jest bardzo zacięta, rywale. Kolejne podpalenie! Jakie tu się dzieją cuda, widzowie! Jakie tu się dzieją zdarzenia! To jest szok! Bohater regeneruje sobie życie. Ten CS idealnie tutaj tyłem. Czy będzie trzecie podpalenie? No nie, no już nie ma tutaj tyle szczęścia, bohater. Mógłby staranować tego CS-a, ale szkoda dopalaczy. Mimo tych uszkodzeń, które zrobiłeś, bitwa dalej jest przegrana. 1600 straty. Rywale mają ogryski po prawej stronie. Pod latarnią jedzie BZ. Cygan! Jedzie cygan, proszę państwa! Co to za cygan? Cygan w BZ-cie. Strzał w tył. O, to jest proszenie się o podpałkę. BZ-y się palą. BZ-y lubią zapłonąć. Twój sojusznik polegnie, ale masz świetną pozycję, z której punktujesz teraz. Super Conqueror, ale najważniejsze byłoby zdjęcie E50M, aby zredukować liczbę luw wroga. Strzał w garnek, kumulem spokojnie powinien przebić, ale nie trafiłeś. Ten strzał nie był zbyt dobrze przymierzony, prawda? No ale to normalne, że podczas takiej walki można popełnić błąd. Nic szokującego. O, już chyba się nie cofniesz. O, dobra, jednak dałeś radę. Myślałem, że nie da rady. Nie bywam w tej pozycji zbyt często. Kurde, to był dobry strzał. Ten poprzedni mi się nie podobał. Ten był dobry. Może znów nie do końca przymierzona, ale już praktycznie idealnie. Chyba zdejmie 50. Nie polosowało. 488. Fatalne losowanie. Cygan atakuje twojego sojusznika w BZ-cie. Ty masz teraz możliwość strzelić albo w konia, albo w BZ-te wbierasz konia. E50M. Czy będzie zdjęte? Jest zdjęte ostrzem artyleryjskim. CS świetnie to zrobił. I garnek? Troszkę za wysoko, troszeczkę za wysoko. Fajnie, że regenerujesz sobie życie. To jest na pewno istotne. Rywale przyjmują bazę. Trzeba ją zbić. Bohater podjeżdża na blisko, wiedząc o tym, że ich jest dwóch, ale też musi wykonać ruch. Dobrze byłoby po prostu zbić kapa i się schować. Rywale mają dość dobre pozycje, ale w garnek wejdzie. Weszło! Bardzo ważny strzał. BZ atakuje ciebie. Cofasz się, nie zdążysz. Odbijesz? Nie odbiłeś, ale masz nad panem cyganem przewagę. Cygan. Kurde, dalej na dwa strzały, bo zregenerował sobie życie. Tracisz CS, jesteś sam na dwóch. Koń na hita, BZ już nie.
Bezet na dwa hity, ważny strzał. Tutaj mógłbyś go staranować, mógłbyś po prostu w niego wjechać, ale wolisz to rozegrać na spokojnie. Obaj panowie są teoretycznie na strzał. Teoretycznie, bo musi polsować. Nie było dobrego bicia. Zbierasz od Bezety, ale... Kończy Super Conqueror, na szczęście polosowało, regeneracja życia. Magazyn uszkodzony, Cygan nie wie o tym, że masz uszkodzony magazyn amunicyjny. Gdyby to wiedział, mógłby wykorzystać tą wiedzę i zrobić teraz ważny strzał w ciebie za darmo. 3 sekundy do regeneracji życia, magazyn uszkodzony. BZ. Na spokojnie. Na spokojnie. Nie dziwię się tobie. Powinieneś naprawić magazyn. Nie naprawiasz go. Czy wejdzie? Nie wchodzi. Niestety tutaj hack byłby idealny raczej. Oj, sytuacja się bardzo popsuła. I to bardzo, bardzo, bardzo popsuła. Zregenerowałbym życie, ponieważ to może cię ocalić w takim momencie. Zastanawiam się, czy ten hack nie pomógłby tobie. O, już nie. Teraz hack już za słaby będzie. Może mu polosować, może mu wylosować 726. Ryzykujesz? Ryzykujesz? Nie trafił? A ty trafiasz i wygrywasz bitwę z wynikiem ponad 10 tysięcy uszkodzeń w trybie natarcie, co jest bardzo dobrym wynikiem. Panie Stempel, czeka się mniej niż jeden dzień na dodanie do klanu. Ewentualnie tutaj ten hack mógł w tą PZT być użyty, kiedy on miało 90 życia. To mi się wydaje, że mogłoby dać tobie szybsze, mniej stresujące zakończenie sukcesem. Ale na szczęście wszystko skończyło się bardzo dobrze. Ogólnie pretensje można mieć do bohatera, tylko że momentami nie skupił do końca albo za mało przymierzył. Decyzje były podejmowane bardzo dobre. Ja nie wiem, czy ja bym pod koniec na przykład najpierw nie zdjął BZ, a potem konia. Tak, zastanawiam się, czy bym nie zrobił, wiecie, tego gracza w BZ na przykład staranować. Lufę mieć tu w konia, ale to tak łatwo mówić mi, kiedy ja to już komentuję, a co innego, kiedy jesteś w bitwie. Ale mówię, główne błędy były w celowaniu momentami, dało się więcej pech dać, ale tym działem to i tak jest bardzo, bardzo dobrze, bo to działo nie należy do celnych, a mimo tej celności kiepskiej 10,5 tysiąca to spry wynik. Nie dziwcie się, że baczat jest na zdjęciu, to normalne, taki bug po prostu. 10,5 tysiąca prawie bezetu. Także tak to wygląda z tym czołgusiem.